Płock już po raz drugi gości triatlonistów. W zeszłym roku debiutowaliśmy z imprezą triatlonową w Płocku. A nasz cykl imprez Stoneman Triathlon organizujemy już trzeci rok. W tym roku nasz cykl zaczynamy w Płocku, następnie spotykamy się za 3 tygodnie we Władysławowie i 16 lipca w Przemudzie na dystansach sprint, mega, mini, w starty indywidualne i w sztafetach, bo mamy też sztafetę składającą się z pływaka, kolarza i biegaczy. Jest to ponad 250 osób. Na tą chwilę w trasie trwania imprezy jeszcze nie mogę powiedzieć, bo w trakcie się zapisywały osoby przed rozpoczęciem zawodu, więc na tą dokładną liczbę dokładnie poczekamy. Płock, miejsce idealne dla triatlonistów. Zatoka Płocka, tutaj w tym roku przenieśliśmy naszą strefę Expo, strefę zmian, metę z okolic Płockiego Mola na stadion Mosir. Jak widać, okazało się to strzałem w dziesiątkę, wszystko w jednym miejscu. Impreza w pełni, właśnie tutaj za naszymi plecami zawodnicy finiszują na dystansie sprint, na dystansie mega, wybiegają za chwilę z rowerów na trasę biegową, także dzieje się tutaj dużo, trzy dystanse do wyboru, od tych kompletnych debiutantów do zawodników już naprawdę zaawansowanych.